Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mafia 3. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. A my zmierzamy już do kolejnej osoby, z którą musimy tutaj porozmawiać. Jesteśmy oczywiście w dzielnicy francuskiej. I jedziemy tutaj na dół do jakiegoś garażu, żeby pogadać z kolejną osobą i dowiedzieć się, w jaki sposób możemy przejąć oczywiście ten oto kawałek mapy i oddać go chyba Vito tym raz, nie? Tak, Vito, ten kawałek jest dla Vito, dokładnie tak. Dobra, pogadajmy. You Big Jim? Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people. Fuck Sal Marcano. Best lead I've got is that one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people. I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. Don't be shy about knocking around some of Doc Gaston's boys. Probably the only way to get him to talk. Armia dealerów Gastona rozprowadza towar w dzielnicy francuskiej. Załatw ich i odbierz im forsę. Okej. Okay. No dobra, to jest jeden z questów. Zajmiemy się oczywiście od tej strony tym. Pojedziemy sobie tutaj najpierw. I przy okazji też zaczniemy robić drugą część jakby tego tej dzielnicy, czyli jak będziemy mieli po drodze podjechać do tej drugiej miejscówki, to oczywiście też to zrobimy. Chłop miał ten z pieprza. Ty, wsiądź tu. Wsiądź tu. Halo, wsiadaj. Czemu przez lampę nie mogłem wsiąść? Ja go zaraz dogonię. Będzie mi uciekał. Z drogi, bo jadę. A on tu uciekł. Okej. Siema. Get this asshole off me, or you're going down. He just wasted one of us. Run! Run! Oh, shit, am I out of bullets? Fuck it. Ain't not everybody get this asshole off me! Chodź tu. Będziesz mi uciekał. You're gonna tell me about Doc Gaston's operation. We got a fucking ton of shit coming in by boat. I'll tell you where. You answer to me. No i git. Miejmy nadzieję, że nie kłamie i wyśpiewa wszystko. Dobra, ta miejscówka gotowa. Jesteśmy tutaj i wrócimy sobie jeszcze tam. Trochę mało hajsu żeśmy zdobyli. O, schowajmy może pistolet. Cyk. Jeszcze na mnie trąbi bezstrzelny typ, nie? Nie dość, że wymusił. Stop masz, to stój, kurwa. To jeszcze ma do mnie pretensje, gościu, nie? Huh? Gonna find that scary fuck! He just got
check that out. Everybody kill him! Dipshit got himself dead! Grabbing some cover! Fire! Fire now! Get the boys down here! Stop that fucker! Grenade going out! Get around where he can't see you! Amatorszczyzna, amatorszczyzna. Wychylisz? Dobra. Co tam amatorszczyzna? A pani co tu chciała? Się lepiej odsuń, paniusiu. Okej, czyli jednak G. To coś jeszcze jest. Co tu jest? A, tu są drzwi, dobra. Okej. Ty, bo się kurwa spalę zaraz. No i dobra. Tą miejscówkę mamy gotową. Wróćmy więc do furki. Tylko zanim wsiądziemy, to przydałoby się zrobić zapasy. I oddać trochę hajsu, nie? Kurwa, dalej nie mogłeś jeszcze stanąć. Rozjedzie mnie. Ten stanął kilometr ode mnie, a tamta... Amunicyjkę... cyk i cyk. Dzięki. Dobra, 1600 mi zostało, no niedużo. Ale tak czy siak jej to oddam. Mapa... No dobra, teraz po drodze mamy tu. Ty no jeszcze na mnie trąbisz. Dzięki mnie masz pieniądze i na mnie jeszcze trąbisz. Oj. Ej, tym fajnie się autem jeździ, fajnie. Co na mnie trąbisz, gościu? Ty se jedziesz prosto, ja se jadę w prawo. Jeszcze będziesz na mnie trąbił. No, ci ludzie są głupi, nie? No patrzcie. Będzie mi tu pod koła wpadała, wskakiwała właściwie. Siema! If it bleeds, it leads. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have something for me. Whores. You want high-end whores in the French ward, you go to Handsome Harry Robichaud, Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck? Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Usually a good idea to cut off the big money first. Hurt an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. The fellas running horse for Handsome Harry will know what he's up to. Okej, okay. No to mamy kolejne questy na mapie. Bogaci klienci, oni... Co? Co tu się odwaliło właśnie? No najbliżej mamy teraz tutaj. Good to see you, gangster. Good to see you, gangster. I need help here.
Some shooting the place up. The boss's bagmen are out collecting. They always take the money back to his stash house somewhere. I might need you. Stay close. No dobra. Muszę śledzić kasjerów, tylko że na razie ich nigdzie nie widzę. Jak ich zobaczę przejeżdżających obok mnie, to na pewno ich zacznę śledzić. Czemu kolejna baba wskakuje mi pod auto? Jak się do nich dostać w ogóle tam z tyłu? Ty no kurde, naprawdę? To jest tutaj wejście, a mi każe tam podjechać, no. Bez sensu. Siema. You're gonna tell me all about the plow house. The boss has some European customers coming in. Sick fuckers who like to hide the girls. Damn. I can tell you where they're gonna be. Here on out, I call the shots. Fajnie, że poczekał, nie? Shit's turned bad. Send everyone. Nie chcę tam wysyła, nie? Ja sobie pójdę już za dawno stąd i odjadę. Przepraszam. Stała mi na drodze. Przybyły posiłki do miejsca, gdzie już mnie dawno nie ma, nie? Sorry. Co wyjeżdżasz, gnoju? Kolejno. Ty, tu można zawracać. To tak serio, nie było zakazu. Więc kulturalnie, żebym to zrobił. Cyk, przelecimy na czerwonym. Czołóweczka. A jesteś pierwszą osobą, która nie wskakiwała pod auto. I leżą wszyscy. Przepraszam panią, ja tu tylko przyszedłem posprzątać. Okej. I w sumie już posprzątałem. Jakiś pierdolnięty dziwak o imieniu Filip przełazi tutaj cały czas i liże dziewczyny. Wiem, że ma forsę, ale musi powiedzieć panu, że Filip trzyma mało się bezkarnie. Nie mam czasu na takie akcje. Co tu się kurwa dzieje? Kultury trochę, w miejscu publicznym jesteś. Czemu pani płacze? Halo? Teraz masz powód do płaczu. Cyk, do auta. Lecimy dalej. Chciała mieć powód do płaczu, to ma. Ha!
drugi gościu chyba w tej grze, który nie wskakiwał pod auto. Siema, psy. Siemanko, siemanko. Witam, witam. A dupnijmy sobie skrzyneczkę, jak już na niej jesteśmy blisko. Cyk. Tam w ogóle jest, na, jak wejdziemy w taba, na mapę. W sensie, na mapę wejdziemy. Ej, laska, jak tu wejść do środka? Dziękuję. Dobranoc. Panie policjancie, bo tutaj ktoś kogoś zastrzelił, ale ja nie wiem kto, kogo i dlaczego i jak. To czemu ja poszedłem od tyłu? No dobra. To było wejście. Nie zauważyłem go. Tabulator. Zabij zboczonych VIP-ów. No to mi się podoba. Czyli pojedziemy sobie. No tak czy siak muszę koło tego przejechać, więc. A, dwóch strzel, no to git. Pojedziemy sobie najpierw tu, a potem pojedziemy sobie tam. Na dziś ma pani wolne. Czekajcie, się zorientuję, że ma wolne. Dobra, jak ja mam się na tamtą stronę dostać? Tędy? No nie, no bo tu idę w dół. Tu no i tak na 100% będę jeszcze wchodził do tego miejsca, coś czuję. Masz wolne, laska. Co tu jeszcze leży? Dzielnica, jakiś magazyn, okej.
Tam jest hajsiwo. I obraz. Tu jest gdzieś jeszcze z tej strony typek. Jeden i drugi, dobra, cyk. Jeszcze tego wartownika bym ogarnął. Fajnie, że jesteś goła, babka. Już się uspokajam, tylko jego miałem jeszcze wykończyć. Dziękuję, do widzenia. Możecie się bawić dalej. Tylko kurwa, jak ja stąd mam wyjść teraz, mi jeszcze powiedzcie tu chyba. Chyba nie. Trendy ja tu wszedłem. O, tędy, dobra. No jak ktoś mi bramę zamknął, ty. No bez jaj. Dobra, tego już nie muszę robić, bo już mogę wrócić. Bo zrobiłem wszystko, okej. Mam wystarczającą ilość kasy. Siema. Czekajcie, on był w środku czy z tyłu? W środku, nie? Tak, kontynuuj. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the plowhouse? He prefers to call it on Beljardin after the flower shop it's attached to. But yeah, he's there. Probably wishing he had a tit he could cry into. You were a sick motherfucker, Carly, but thanks for the help. Impression I get is that handsome Harry might not be so handsome once you're done with him. Skonfrontuj się z Harrym, robi he a uksem. No, tak myślałem, że będę musiał tam wrócić, nie? Tak, myślałem, że będę musiał tam wrócić. Siema, psiarskie. Dobra, wchodzimy po tylko tego typa tak naprawdę. Czemu od tej strony podjechałem? Z tej strony nie wejdę. Dobra, gdzie jest ten główny tam, tak? Ty, ale to nie ten. To nie ten. Już nie będę się z każdym bił, tylko... Dobra, mam go. Nie! Kurde! Jak? Miałem go już! Chciałem to na szybko zrobić, żeby się nie męczyć z nimi, no, bo mi się nie chce ich wszystkich po kolei ściągać. Tylko pomyliłem typów. Myślałem, że chodzi o tamtego, co był tam na dole. I mówię, kurde, zarąbiście. Szybko poszło. Elo, nie?
A tu surprise, motherfucker. Ja muszę tam jechać jeszcze raz. Tylko teraz już wiem, że to nie do tego na dole chodzi. Ty, daleko nie jest. Ty, a przejdziesz tu? Byku. Ty, no nie gadaj. No i git. One shot and you done, asshole. Never should come here. He's all mine. Oh, he's murdering us. A dead fucking oid. Nie, kurde no. Wchodzę z kałam, pierdolę. Nie chcę mi się ich wszystkich po kolei ściągać. Po prostu chcę tam wbiec do tego typa i go załatwić, ale no. Widać, że się nie uda tak łatwo. Ja pierdzielę. No bo tak szczerze mówiąc, bądźmy poważni. Przecież zabijanie tych gości po kolei, jeden po drugim, jest totalną głupotą i jest totalnie nudne. Chodź tu, ziomek, kamizelkę potrzebuję. Dzięki. Zabijaj. No możesz gości dostać heada. Kurwa. Dobra, no przecież to jest pojebane. Czemu ja go nie mogę trafić w głowę tego frajera jebanego? No nie wierzę. Jaki jest sens iść tam po kolei z każdego ściągać, nie? To już robiliśmy milion razy w tej grze. Mi się nie chce już tak robić. To się robi nudne. Jeszcze zostały trzy takie mapy, które muszę tak ogarnąć. Ale mi się kurwa skończą pieniądze, żeby kupować tą pieprzoną kamizelkę. Ja wchodzę z kałachem. Dawaj, kałach. Oj, przepraszam panie władzo. Chodź tu, bydlaku, masz. Cyk. Patrzcie to, cyk. Pogadamy sobie. Whatever you say.
No i wiadomo, że oddamy oczywiście ten piękny interes Vito, nie? Wiadomo, bo Cassandra kontroluje już 3 dzielnice. Vito aktualnie kontroluje tutaj, jak widać, 2. I Berg kontroluje 2, więc cyk, oddajemy to Vitowi na początek. Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. Consider it done. They'll be there before you know it. No i dobra, interesik przejęty. Został przez nas. Pięknie, ładnie. I kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć!